Dzień dobry, witam Państwa. Piątkowa rozmowa dnia, a w naszym studio gościmy dzisiaj radnego miasta Nowego Sącza, pana Krzysztofa Głuca. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie radny, czuje się pan odpowiedzialny za to, co się dzieje w MPK? W każdym autobusie komunikacji miejskiej wisi karteczka, że to radni klubu PiS w WNS są odpowiedzialni za ten strajk i za tą sytuację, która ma miejsce w przedsiębiorstwie. Ponieważ jestem radnym, to też się czuję odpowiedzialny, oczywiście. Tak samo jak odpowiedzialnym zapewne, trudno mi sobie wyobrazić, żeby mogło być inaczej, czuje się pan prezydent. Zapewne, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby mogło być inaczej, czuje się odpowiedzialny pan prezes. Myślę, że też związkowcy, którzy firmują jakby tą akcję. Po prostu. To jest kwestia wspólnej odpowiedzialności za sprawy wszystkich, które nas wszystkich dotyczą. Znaczy nie wiem, czy pan prezydent czuje się odpowiedzialny i pan prezes, bo jeszcze nie miałam okazji rozmawiać, natomiast kartka, która wisi w autobusach, jednoznacznie mówi o tym, że pana ręka jest jedną z tych rąk, która te 4 miliony złotych zabrała. Po prostu akcja PR-owa, która nie ma wiele związku z rzeczywistością. Trochę przykro, smutno. Nie wiem, dlaczego Solidarność tak zaangażowała się w taki absurdalną argumentację. Nie widzę powodu, ale trudno, w takich czasach przyszło nam żyć, że emocje biorą górę nad rozumem. No tak, ale jeżeli ktoś stoi przed widmem utraty pracy, jeszcze w takich ciężkich pandemicznych czasach, bo tutaj jednoznacznie wiąże się, no nie wiem, jakie pan ma zdanie na ten temat, natomiast jednoznacznie jest powiązana kwestia zabrania tych 4 milionów, nie wiem, czy zabrania to jest dobre słowo, natomiast przesunięcia tych 4 milionów złotych w budżecie, które były zaplanowane jako dofinansowanie do spółki. Na inne cele, do tego za chwileczkę przejdziemy, i widmo utraty pracy, bo tutaj jasno i wyraźnie mówi się o tym, że przez to właśnie kierowcy MPK stracą pracę. Może uporządkujmy fakty. Projekt uchwały budżetowej na rok 2021. W tym projekcie przewidziana spora, ponad 20-milionowa wpłata na rzecz MPK. Z tytułu dopłaty do zaświadczenia usług, wynika to z ustawy o samorządzie. I zawsze tak było. Zawsze tak było. I tak się umówiliśmy, można by dyskutować, czy to jest, bezpłatne przejazdy są właściwe, czy niewłaściwe, ale taką decyzję podjęliśmy, bo przypomnę, że to Rada głosowała. Tak? Więc podjęliśmy taką decyzję i trzeba konsekwencje ponosić. I jest projekt uchwały. Równocześnie w tym projekcie uchwały budżetowej pan prezydent nie zaproponował dopłat do zbiorowej taryfy za wodę i ścieki. Nie zaproponował, mimo że taka dopłata funkcjonowała przez wiele lat w Nowym Sączu. Funkcjonuje też w gminach ościennych. Klub w związku z tym zaproponował następujące rozwiązanie. Przesuwamy część z tych środków, które mają iść w tym momencie, zaznaczam, jest to grudzień, uchwała budżetowa. W tym momencie przesuwamy część tych środków na dopłaty, bo można to było w sensie formalnym zrobić wtedy. I mówimy jednocześnie, panie prezydencie, tych środków zostaje 16 milionów. Na koniec marca będą środki wolne, bo zawsze tak jest. Wystarczy popatrzeć, prześledzić budżety z poprzednich lat. I w tym roku też tak będzie. W mojej ocenie będzie dobrze ponad 20 milionów wolnych środków, czyli pozostałych z rozliczeń z ubiegłego roku, najprościej mówiąc. Wtedy przesuniemy te 4 miliony, czyli stosujemy pewien rodzaj jakby załatwienia dwóch spraw, tak żeby to było zgodne z prawem. Przesuniemy wtedy z wolnych środków dokładnie tą kwotę na potrzeby MPK. Nie ma problemu. I tak Państwo zaproponowaliście na ostatniej sesji. Taka była propozycja w grudniu, w styczniu, systematycznie na każdy... Ale słyszał Pan Panią Skarbnik, która wyraźnie powiedziała, że jest to niemożliwe. Bardzo przepraszam Panią Skarbnik, którą bardzo cenię, naprawdę. Ale w tym konkretnym przypadku... nieco inaczej postrzegam te przepisy i rzeczywistość i sprawdzałem to z kilkoma specjalistami.
Ustawa o finansach publicznych w artykule, przepraszam, że będę mówił teraz, używał takich jakichś odwołań do przepisów, ale w artykule 242 mówi o tym, reguluje kwestię wydatkowania środków wolnych. I rzeczywiście, ustawa o finansach publicznych ogranicza możliwość wykorzystania tych kwoty pozostałej z poprzednich lat na wydatki bieżące. Ale 18 grudnia 2018 roku parlament przegłosował ustawę zmieniającą ustawę o finansach publicznych, wprowadzającą pewne zmiany i w artykule 8 ustępie 2 tej ustawy z 2018 roku jest wyraźnie napisane, że przepisy z artykułu 242, o którym powiedziałem wcześniej, czyli że jest ograniczenie, stosować się będzie dopiero od budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022. A więc w 2021 roku ta reguła nie obowiązuje, obowiązują stare przepisy artykułu 242. No to zapytam, o co chodzi, panie radny? Prosta, czyli skracając ten być może przydługi wywód odwołujący się do przepisów prawa, jeszcze w tym roku czyli można... Czyli pani skarbnik powołuje się na przepisy, które jeszcze nie obowiązują, będą obowiązywać za rok. Zostały one będą dotyczyły... To o co chodzi w takim razie, panie radny? Bo, o emocje. Niestety, tu chodzi o to, że będę teraz mówił bardzo upraszczając. Ci niekonstruktywni, niedobrze, okropni radni... To pan się do nich zalicza? Bo tak muszę uściślić, bo to różne to, tutaj płyną informacje takie. Raz nie, się ja pan teraz, zalicza, ja teraz, ja teraz ogólnie, tak? Znaczy wyrażam niejako głos prezydenta. Ci niedobrzy, okropni, niekonstruktywni radni zabrali pieniądze i dali do wodociągów, przy czym zaznaczam jeszcze raz, to nie jest dopłata do wodociągów, do spółki. To są pieniądze, które technicznie trafiają do wodociągów, bo miasto zapłaci za część rachunku, po prostu. Ale to jest dopłata do każdego z mieszkańców, który korzysta z wody i ścieków. Ale ci niedobrzy radni zabrali pieniądze i teraz MPK ma problem. I to w tej nieszczęsnej, tragicznej, bo tak ją postrzegam, walce politycznej w mieście, znakomity argument, można dołożyć drugiej stronie. Dowalmy im jeszcze trochę. To nic, że druga strona mówi, można dać pieniądze, proszę dać uchwałę. Dowalmy im, bo to się dobrze będzie sprzedawać, bo to jest element tej wielkiej znaczy, wie pan co, tak sobie myślę, że wojny. Z ratusza płynie zgoła nieco inne przesłanie, mianowicie taka retoryka, że to PiS dowala prezydentowi, wiąże mu ręce i nie pozwala nic robić, ale to już abstrahując od tego, bo przecież to nie jest na dzisiaj. Dobrze, ale to oczywiście to możemy też o tym porozmawiać, bo znaczy, mam swoje zdanie na ten temat. I... Czy śmieszne by to było wszystko i ta walka polityczna ale... pewnie, gdyby nie chodziło o mieszkańców, gdyby nie Dokładnie. Chodziło o kierowców MPK Dokładnie. I samą Absolutnie sytuację zmiar. Spółki, która jest spółką ważną dla każdego z nas. Nawet jeśli nie jeździmy autobusem, nie korzystamy Absolutnie z darmowych przejazdów, ale zawsze możemy. To w tym momencie już nie śmiać się, tylko płakać sobie, tak myślę, że wypadałoby. Tak, inaczej nie, tu śmiesznego nic nie ma. Nie ma, absolutnie nie ma. To tak wygląda, jakbyście się Państwo bawili, nie chcę wprost powiedzieć, za nasze pieniądze i trochę naszym kosztem jako mieszkańców. Dlatego, znaczy to jest bardzo prosta sprawa do zrobienia, tylko problemem są ambicje, wizerunek. Panie prezydencie, pozwolę sobie zwrócić do pana prezydenta. Zostawmy na boku te animozje, kłóćmy się o inne rzeczy, ale nie kłóćmy się o MPK. Panie prezydencie, po prostu bardzo proszę o krótki projekt uchwały w sprawie przeznaczenia tych środków brakujących do MPK, z wolnych środków. I idźmy do następnych spraw, które naprawdę trzeba w tym mieście rozwiązywać. Deklaruję tutaj ze swojej strony pomoc i mam nadzieję, że przekonam również swoich kolegów, żeby takiej pomocy udzielić. Natomiast załatwmy tą sprawę, zostawmy ambicje, animozje na boku i po prostu w ciągu 5 minut na najbliższej sesji to załatwmy. Taki mój osobisty apel do pana prezydenta. Znaczy, pan prezydent zapewnia, że ciężko pracuje tutaj nad wyszukaniem rozwiązania. Bardzo się cieszę. Usłyszeliśmy na spotkaniu
rynku, tak, to już kolejna odsłona tego strajku. Natomiast, żeby pchnąć tą dyskusję dalej, proszę powiedzieć, czy te 4 miliony złotych, bo jak sobie przypominam sesję z grudnia, to wiceprezes spółki mówił o tym, że te 4 miliony, to też jest uproszenie tutaj, ja nie cytuję go, mówił, że te 4 miliony złotych to nie jest rozwiązanie problemu, że pandemia sprawiła, no spowodowała tak. No, w wielu branżach potężny kryzys, tak, też jest w MPK. I czy one mogą nie wystarczyć, czy one te pieniądze załatwią po prostu sprawę do końca roku? Znaczy zabezpieczą sprawy umowne, tak? Bo tutaj trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Jedną rzeczą jest to, do czego miasto się zobowiązuje ze względu na świadczone usługi. Świadczone, tak? Usługi i tutaj trzeba to wypełnić. Nie ma co. Czyli bilety ulgowe, bezpłatne, tak, w ramach karty. Natomiast drugą sprawą jest sama sytuacja wywołana tym kontekstem, w jakim funkcjonujemy, czyli pandemią. I taką rozmowę trzeba przeprowadzić. Ja absolutnie jestem gotowy do rozmów, zresztą staram się rozmawiać i z kierowcami, od czasu do czasu z panem prezesem Leszczyńskim, ale też z prezydentem na ten temat. Po prostu trzeba usiąść, zastanowić się, jak sobie poradzić, bo tak jak pani redaktor powiedziała, czy ktoś jeździ, mieszkańcy, czy ktoś z mieszkańców jeździ autobusem, czy nie jeździ, to jest jakby druga sprawa, ale zawsze i teoretycznie, bo ustawa o samorządzie gminnym mówi, gmina zobowiązana jest zapewnić transport zbiorowy, ale również z praktycznego punktu widzenia, tego codziennego, to jest bardzo ważne, że ta właściwej jakości usługa transportowa jest dostępna dla mieszkańców. Dostępna, przystępna i zapewnia to, co jest podstawowym prawem mieszkańca. Nie wolno o tym zapominać i nie można chować głowy w piasek i też przestrzegam radnych wszystkich, którzy, żeby niech nie wpadali od razu w taką retorykę, o, znowu gdzieś jest problem. Jak jest problem, to go trzeba rozwiązać. Czasami będą to trudne rozwiązania, ale po prostu trzeba się nimi zajmować. Mam takie pytanie, czy pan jako osoba, która ma kontakt z innymi samorządami, może tutaj do tej pana wiedzy i doświadczenia się odwołam, rekomendowałby prezydentowi, czy w ogóle by pan radził takie rozwiązanie, żeby odejść od bezpłatnej komunikacji w ramach karty Nowosądeczanina, bo takie propozycje padły już w trakcie sesji tutaj ze strony jednego z radnych. Kwestia wyliczeń. Że samorządy odchodzą. Tak, odchodzą, powoli odchodzą, bo okazuje się, że bezpłatny bilet to nie wszystko, tak? To znaczy ludzie na przykład ze względu na pandemię przerzucili się po prostu na komunikację samochodową ze względów bezpieczeństwa albo mniej w ogóle się poruszają. Do zastanowienia się, ale to wymaga nie dyskusji o charakterze znowu politycznym. Zdaje mi się, że tak będzie lepiej. Na zdaje mi się, to można sobie analizować przyszłe wyniki skoków darciarskich czy innych rozgrywek sportowych, ale na zdaje mi się miastem się nie zarządza i nie podejmuje się decyzji, bo przez zarządzanie miastem mam na myśli nie tylko prezydenta, ale też radę. W każdej decyzji trzeba się posługiwać racjonalnością, dowodami, logiką. A nie dokuczaniem czyli za wszelką cenę. Wyliczenia na przykład, tak sobie tutaj dywaguję, czy wyliczenia na przykład ile osób, są na przykład Państwu jako radnym znane, ile osób korzysta z bezpłatnych przejazdów? Nie mam tych danych, nie wiadomo. Nie mam tych danych, ale wie pani, to jest jeszcze tak, to czy jeśli liczby będą nie do końca satysfakcjonujące, czy to znaczy, że mamy nagle całkowicie zmienić politykę. Ale nie satysfakcjonujące to, co pan to rozumie? Właśnie, że mało osób jeździ. Aha, to... A równocześnie trzeba pokrywać duże koszty, bo to jest tak, dużo autobusów, dużo linii, a mało osób jeździ. Czyli opłacamy coś, co teoretycznie mogło być lepiej wykorzystane. Ale z drugiej strony trzeba się zastanowić, czy nie taka właśnie powinna być nasza decyzja. Czyli dajemy prawo ludziom, prawo wyboru. Mogę jechać autobusem, mogę jechać samochodem, mogę iść pieszo, tak? Czy jak się to w Nowym Sączu mówi, na nogach. Decyzja, prawo wyboru jest czymś naprawdę ważnym dla mieszkańców i to jest kwestia też szacunku do obywateli, do sądeczan. Dajemy taką możliwość, ale to trzeba zastanowić się, czy nas na to stać. Jeśli
jest coś bardzo ważnego, to uważam, że czasami trzeba gdzie indziej zacisnąć pasa, wydać środki w innym miejscu. Tak jak z tą dopłatą do wody, tak? To jest naprawdę... W tej chwili tego nie odczuwamy, mówię o wszystkich mieszkańcach, bo te dopłaty są. Jak ich nie będzie, to dopiero odczujemy. I zostawmy tę retorykę całą o basenach i tak dalej. To dla przeciętnego mieszkańca to jest bardzo duża pomoc. Jeśli chodzi o kolejną spółkę, spółkę Nowa, czy tutaj już Państwo osiągnęliście jakieś, nie wiem, może nie porozumienia, ale jakiś przynajmniej wspólny mianownik? Znaczy, bo ta sesja chyba, ja nie wiem, czy ona, mamy ją znaczy, uznać jako za zakończoną, myślę, że... jako niezakończoną. Znaczy, to nie do końca ona się, sądzę, miała skończyć jakąś konkluzją, tak? To było raczej omówienie tematu, przedyskutowanie i pokazanie pewnego problemu, któremu trzeba się przyglądać w najbliższym czasie, dlatego że dotyczy to bezpieczeństwa i ochrony środowiska w skali całego miasta. Ale dotyczy też ważnego elementu, ważnego problemu, z jakim borykają się samorządy w Polsce, jakim jest zagospodarowanie odpadów, po prostu zbieranie śmieci. To jest duży problem. Czy doszliśmy do jakiegoś wspólnego mianownika? Znaczy pewnie, to zadziwię być może panią redaktor, pewnie tak. W tym sensie, że no jednak wszyscy widzą jakiś problem. Oczywiście interpretacja tego problemu może być różna. Spokojnie, ja naprawdę podchodzę do tego spokojnie. Znowu, fakty, dowody. Czyli trzeba czekać po prostu tutaj, jeśli o to chodzi. Tak? Jest kontrola z Wiosiu, Nowa się odwołała, będzie pewnie dalszy ciąg tego. Ważne, co dla mnie, chcę to podkreślić, ważne jest zapewne to, że spółka Nowa w tej chwili, sądzę, przestrzega wszelkich przepisów i to jest najistotniejsze, bo tak jak mówię, to jest kwestia bezpieczeństwa. I mam nadzieję tutaj, że poprawione zostały te niedociągnięcia. Jeszcze muszę wrócić do MPK, do tego spotkania na rynku, które miało miejsce w tym tygodniu. Dlaczego nikt z Państwa klubu nie wziął udziału w tym spotkaniu, w tym strajku, proteście kierowców? Nie było nikogo z przedstawicieli klubu, ani pani rady, ani pani przewodniczącej, żadnego wiceprzewodniczącego. Znaczy, ja mogę mówić za siebie, ja o nim nie wiedziałem. Być może umknęła mi jakaś informacja, ale do mnie nie dotarła, że jest zorganizowane i że tak powiem, byłoby jakiekolwiek zaproszenie. Ale chyba pani przewodnicząca wiedziała o tym, ponieważ tu pan wiceprezydent Bochenek mówił, że nie przyszła, ponieważ stwierdziła, że ze względu na pandemię nie bierze udziału w tego typu spotkaniu. Pytanie do pani przewodniczącej, nie potrafię. Nie, myślałam, że państwo może macie tutaj jakieś klubowe ustalenia. Nie, w tej sprawie nie było żadnych. Rozumiem. Żadnych a ustaleń. Dlaczego punkt dotyczący MPK jest przedostatni? To też pewno nie bezpośrednio do pana pytanie. Czyli kwestia 20 któryś na sesji, więc wygląda na to, że chyba nie będzie on rozstrzygany, dyskutowany na tej najbliższej sesji, biorąc pod uwagę to, w jakim tempie te sesje przebiegają, czyli jak długo i ile godzin trwają. To rzeczywiście nie do mnie pytanie, bo nie układam, przypomnę, że już nie jestem członkiem prezydium Rady Miasta Nowego Sącza od dłuższego czasu i to w żaden sposób nie było dyskutowane na spotkaniu klubowym. Natomiast ja bym szczerze mówiąc wolał, żeby był on wcześniej, bo nie ma co chować głowy w piasek, po prostu trzeba podejmować trudny temat. I rozwiązać chyba szybko tą sytuację. I trzeba rozwiązać, dlatego że to jest, kierowcom chodzi, bo to jest pracownikom tutaj szczególnie chodzi o pracowników. Powinni wiedzieć, na czym stoją, jeśli mogę takiego sformułowania użyć. I jeszcze na zakończenie tak bardzo szybciutko prosiłabym o odpowiedź. Jak pan ocenia to zachowanie, może tutaj też takiego kolokwializmu użyję, sądeckich wodociągów, które wymówiły spółce Nowa umowę w terminie 20 kilku dni, przestaną odbierać ścieki, no i skierowały sprawę do prokuratury. Chodzi oczywiście o te elementy stałe, które znalazły się w ściekach. Są odpowiednie przepisy dotyczące relacji pomiędzy odbiorcą, dostawcą ścieków, czyli tym, kto ścieki produkuje, tak, wytwarza ścieki, i odbiorcą. I one są precyzyjnie uregulowane. Kwestia, w jaki sposób one mają być odprowadzane, jaki musi być
skład ścieków. Czyli jeżeli na przykład ktoś produkuje, jakiś zakład produkuje ścieki przekraczające normy, które są określone w przepisach prawa, to musi, zobowiązany jest prawem do tego, żeby te ścieki na własnym terenie podczyścić. I wiele przedsiębiorstw w Nowym Sączu, na przykład produkującym, które produkują żywność, takie podczyszczalnie ma. No Nowa też taką podczyszczalnię ma. Tak. I z informacji tutaj płynących ze spółki wiemy, że ta podczyszczalnia funkcjonuje. Ta podczyszczalnia nie działa albo źle działa, to wtedy odbiorca ścieków musi interweniować. Ja znowu, bez emocji. Od razu tutaj jest poszukiwanie jakichś podtekstów, że się spółki biją między sobą. Normalne relacje pomiędzy przedsiębiorcami i firmami zajmującymi się w tym przypadku gospodarką ściekową. Została przeprowadzona kontrola. O ile wiem, spółka Nowa odwołała się od wyników tej kontroli. Jakaś inna kontrola miała być przeprowadzana. Zostawmy to właściwym służbom. Jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Jest, pani redaktor powiedziała, że do prokuratury została zgłoszona sprawa. Spółka Nowa ma też określone możliwości prawne reagowania. Ważne, żeby sprawa była oczywista z punktu widzenia przepisów prawa. Jeżeli doszło do złamania przepisów, to reakcja musi być zgodna z tym, jakie było naruszenie przepisów. A jeżeli nie doszło do złamania przepisów przez spółkę Nowa, to jestem przekonany, że tutaj sądeckie wodociągi nie będą ani stawały na przeszkodzie, nie będą miały zresztą innego wyjścia, po prostu będą musiały prowadzić swoją usługę na rzecz spółki Nowa. Fakty, nie emocje. Zostawmy te emocje. Wieloraka interpretacja tych faktów smuci, może tak. I to no tak, niestety smutną konkluzją. Oczywiście pozostają kwestie interpretacji. Fakty to fakty, nie powinny podlegać interpretacji, natomiast tutaj mam wrażenie, że chyba się tak dzieje. To prawda i to jest coś, co mnie dosyć mocno smuci i tak naprawdę... Ja nie wiem, jak długo tak można będzie funkcjonować. Ja myślę, że tutaj musi nastąpić jakiś przełom też w relacjach w Radzie, w Urzędzie Miasta, wzajemnych relacjach pomiędzy Radą a Prezydentem. To możemy się nie zgadzać w wielu sprawach. Możemy, oczywiście, to jest naturalne i wręcz czasami potrzebne. Ale niedobrze jest, jeśli jedna i druga strona wykorzystuje to na złość drugiej, po to tylko, żeby pokazać, że ha, wygrałem. Dzisiaj ja. Obracając jednocześnie słowo mieszkańcy przez wszystkie możliwe przypadki, dziękuję serdecznie dziękuję za rozmowę moim widzom, internautom, za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.